Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus mówił do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Oto słowo Pańskie. Cieszy się kapłańskie serce, że ten Dzień Pański w tym ważnym momencie dla waszej społeczności parafialnej tak wiele osób dzisiaj gromadzi się w tym wyjątkowym miejscu. Cieszy się kapłańskie serce, kiedy widzi się dzieci, młodzież, druhów, którzy nie przez syrenę oznajmiającą zagrożenie znowu gotowość do tego, by wyruszyć do akcji i ratować ludzkie życie, ludzkie mienie, tylko dla Chrystusa, dla Boga, gromadzą się tutaj podczas odpustu, dorocznego odpustu ku czci świętego Jerzego. I zastanawia się serce kapłańskie nad słowami, ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. Czy my się umiemy chlubić z ucisków? Niech tylko w naszym życiu pojawi się jakieś trudności. Ja już nie mówię choroba, ale niech któraś kobieta czy któryś chłop niech się poczuje trochę gorzej i se pomyśli: Boże, kiedy ja się do tego kardiologa dostanę? Na 2 lata wcześniej trzeba się zapisywać. I co to będzie? Niech któryś chłop przyjdzie podchmielony z dzisiejszej uroczystości do domu. To ona go rozliczy, tak. I będą ciche dni. Bo nie zdzierży tego. Bo to po raz kolejny. Niektóre dziecko wróci jutro ze szkoły, bo ci się będzie świętowało z jedynką. Mamusiu, dostałem jedynkę. Oż ty gówniarzu, szlaban na komputer, dawaj telefon komórkę. Nie ma, masz się uczyć. A przecież to wszystko, oczywiście z ludzkiej łomności, ale to wszystko uciski, które nie pozwalają nam rozwinąć skrzydeł. Iluż to ludzi dzisiaj jest zaciśniętych i stąd są nerwy, stąd jest ta niecierpliwość, stąd są wulgaryzmy, przekleństwa, stąd też i czasami jest i przemoc w domu, że coś nas ciśnie, bo brakuje pieniędzy, bo żeśmy się wkopali w takie czy inne kredyty, bo pole nie obrodziło, bo sąsiad se kupił nowy traktor, a mnie nie stać. Ciśnie nas. Bo tamta to zdrowa, a ja się tyle modlę i nic nie mam. Ciśnie nas coś w sobie. A dzisiaj słyszymy, chlubimy się z naszych ucisków. Czy my potrafimy to uczynić? No i może właśnie dlatego i chciałbym do tego też nawiązać. Dlatego też dzisiaj my kojarzymy świętego Jerzego z rycerzem, który walczy ze smokiem. I nikt z nas nie wie, że to jest tylko legenda wymyślona po to, żebyśmy żyli znowu w świecie iluzji, wyobraźni, byśmy straszyli dzieci, byśmy sami się bali. A Kościół dzisiaj, w niedzielę przewodnią, dla wszystkich, którzy się gromadzą i tych, którzy usłyszą to orędzie o zmartwychwstaniu, mówi, że świadectwem zmartwychwstania jest miłość. Popatrzcie, ile to ucisków jest spowodowanych tego, że dzieci nas nie kochają, zapomnieli o nas. Ile to konfliktów i ucisków w naszym życiu jest z powodu tego, że
dzieci nie czują miłości do swoich rodziców, tylko ciągle tą rękę dyscypliny, bo ma być tak, jak tatuś chce, on się nie będzie na wsi wstydził za ciebie. Dzieci się zamykają, odwracają i niechętnie do domu wracają. No, po 15 albo po 20 wiadomo dlaczego. Nie jest to spowodowane miłością, jest spowodowane miłością, ale nie do tego, co ludzkie, do tego, co w sercu. I dlatego też dzisiaj, może warto wyjątkowo w tym dniu, kiedy Kościół mówi nam o Bożym miłosierdziu, spojrzeć na świętego Jerzego nie od strony mitologicznej, nie od strony tradycji, nie od strony tych obrazków, które przypominają nam, że walczył on ze smokiem, bo wcale tak nie było. Tylko Kościół może chce nam dzisiaj zgromadzonym tutaj, w to niedzielę Bożego Miłosierdzia, powiedzieć, że o miłość walczy się zupełnie inaczej. Że ten ucisk, którego doświadczamy, przychodzi zupełnie z innej strony. Święty Jerzy, mimo iż otoczony jest legendą, jest postacią historyczną. Urodził się w chrześcijańskiej rodzinie w drugiej połowie III wieku. Miał ojca, miał matkę katolików, chrześcijan. Ojciec był wysoko postawionym żołnierzem, matka zaś pilnowała domu. Jego rodzice byli chrześcijanami. Czemu o tym mówię? Chcę, żeby każdy z nas się z tym utożsamił. Nie tylko przyszedł na odpust, bo zaraz będzie impreza i każdy będzie cmokował, śnieg pada, to trzeba będzie raz, dwa się zbierać i do domu i po imprezie. I ten mit, legenda, dla której przychodzimy, nic w nasze życie nie wniesie. Ale jeżeli spojrzymy na tę legendę od strony historycznej, od tego, że to też dzieje się i może się dokonywać w naszym życiu i popatrzymy na świętego Jerzego, któremu przychodzimy dzisiaj zawierzyć nasze radości i smutki, do którego się modlimy i któremu ufamy, że on wyprosi dla nas zgromadzonych tutaj potrzebne łaski, że był ochrzczony, to każdy z nas powie, to ja jak święty Jerzy też jestem ochrzczony. Dobrze. Że miał rodziców, którzy byli katolikami, byli chrześcijanami. Też mieliśmy, bądź też mamy rodziców, którzy są chrześcijanami, prawda? W wieku 14 lat Jerzy straci swojego ojca, kilka lat później traci swoją matkę. Takie doświadczenia bolesne każdy z nas znowu też może odnieść, już nie w sensie takim, że może bezpośrednio nie ma ojca czy matki, a myślę, że część z nas właśnie tak też i to przeżywa, ale że jakaś relacja do ojca i matki gdzieś się ucięła. Kiedy? W wieku 4 dojrzewania. Kiedy ty miałeś już swój pogląd na życie, a ojciec ci mówił, ma być tak. Robiłeś i sobie myślisz, niech skończy 18, jak wyjadę, to ja mu pokażę. I gdzieś te relacje się gdzieś urwały. Dzisiaj są one oschłe, bo to jest ojciec, bo to jest matka. Ale ja swoje wiem i ojciec niech nie rządzi mną. Rzeczywiście, życie nie jest od rządzenia. Ale może gdzieś każdy z nas niech się w tym odnajdzie. Święty Jerzy też traci swojego ojca w momencie, kiedy go najbardziej potrzebuje. Traci matkę w momencie, kiedy jej najbardziej potrzebuje, jej opiekuńczej miłości. Może i my gdzieś się odnajdziemy, żeśmy coś stracili z tej miłości. No i dalej. Święty Jerzy osiąga dojrzałość i co robi? Chce podążać za swoim ojcem. Chce być taki jak ojciec. Pomyślcie, drogie siostry, drodzy bracia, pomyślcie, druhowie, druhny, pomyślcie też, drogie dzieci, droga młodzieży, czy wy chcecie być jak wasi rodzice? Jakby młodzież dzisiaj myślała, tak jak święty Jerzy, chcę być, chcę iść tą samą drogą, co mój ojciec, to tyle ugorów tutaj by nie było. To tyle rozpadających się gospodarstw by nie było i nie ze względu na ASF czy jakieś tam w czasie grypę, którą wymyśliła sobie Unia. Bo to ojcowizna. To tyle pustostanów by tutaj nie było. To wasza parafia by się tak nie wyludniała. Dzisiaj mówimy za chlebem. Dobrze. Jest w tym też wielka mądrość.
Ale spójrzmy na świętego Jerzego, który traci ojca, traci matkę. No oczywiście, jest bogaty. Jest bogaty. Ale podejmuje to zadanie, bo coś w ojcu widział, coś mu ojciec, matka przekazali, że idzie w ich ślady. Mówię to do młodzieży, mówię do dzieci, ale mówię też i do was, bracia i siostry, byśmy, ja nie mówię w sensie wyrzutu sumienia, ale byśmy rozrachowali to swoje życie. My dzisiaj przekreślamy młodzież, przekreślamy dzisiaj młody Kościół, bo oni do niczego, bo za chlebem i tłumaczymy, a po części ukrywamy w sobie to, co nas uciska, żeśmy nie stanęli na wysokości zadania. Nie żeby ich przytrzymać, tylko żeby im dać najpiękniejszy przykład. I wybaczcie, że teraz przeskoczę o te kilkanaście wieków, do XIX wieku i do tego miejsca, kiedy w tym miejscu błogosławiony Wincenty, jeszcze nie błogosławiony, przychodzi na świat, chodzi do tego kościoła i w momencie, kiedy system, tak jak i w wypadku Jerzego, do tego za chwilę nawiążę, kiedy system każe mu zmienić wiarę, on się wyrzeka tego wszystkiego. Mówi, jak tak, to ja tu nie będę przychodził. I szuka miejsca, w którym może dalej świadczyć o swojej wierze, wybierając się do Pratulina. Tam oddając swoje życie za świętą wiarę katolicką, ale nie ugina się przed tym, żeby było to tak, jak dobrze, jak inni mówią. I będę miał święty spokój. Oddaję życie. Bo tak go nauczył ojciec i tak go nauczyła jego matka. Święty Jerzy staje się wielkim wojownikiem. Cały świat pod sobą ma ponad 11 tysięcy żołnierzy, stając się trybunem. Młodych ludzi do wychowania. I w momencie, kiedy bodajże w 303 roku car zarządza dekret, że nie można wyznawać wiary chrześcijańskiej, tylko trzeba oddać cześć Bogom, którzy są w Rzymie czczeni, on się wyrzeka wszystkiego. Stanowiska, pieniędzy, majątku. I ponosi śmierć. Umiera za świętą wiarę katolicką. Zostawiając te, mówiąc po współczesnemu, mercedesy, wille z basenami, zostawiając te suto zastawione konta w bankach, zostawia to ze względu na jedną wartość. Wiarę w Boga. Bez mrugnięcia oka. Do tego stopnia, wściekając wszystkich wokół, że jeżeli historia podaje, że święty Jerzy oddał życie i stał się męczennikiem, wielu ludzi wtedy oddawało życie. A w kościele wschodnim, tutaj na wschodzie jest uważany, był uważany od samego początku po Matce Najświętszej, święty Jerzy jest uważany za jednego z największych męczenników. Czego? Ile musiał przecierpieć? Co oni wymyślali, żeby oddał życie za Chrystusa, żeby się złamał? To tylko on i Pan Bóg wie. Natomiast mówię to do was, bracia i siostry, bo wydaje mi się, że dzisiaj, stając w tym wyjątkowym miejscu, trzeba nam zrozumieć jedno. 92% katolików w Polsce mówi, że jest wierzącymi. 92% Polaków twierdzi, że jest ludźmi ochrzczonymi. I wydaje mi się, że nie ma tutaj w tym kościele osoby, która by inaczej mówiła. Myśmy wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Prowadząc kiedyś rekolekcję u sióstr zakonnych dla dziewczyn w wieku gimnazjalnym i licealnym, podczas wieczornych spotkań w takiej wolnej formie, w takiej luźnej rozmowie, pytań, wątpliwości, no poruszaliśmy różne tematy. No i niestety nieopatrznie ja do tych dziewczyn poruszam temat antykoncepcji. I mówię im, że antykoncepcja jest niedozwolona przez Kościół, dlatego, że dotyka rzeczy naturalnych. Dlatego, że z punktu biologicznego jest morderstwo. Morderstwo dla dziewczyny. To wiecie, po tych słowach, jeszcze raz przypomnę, jesteśmy u zakonnic. To nie tak, że tak obowiązek w szkole, nie? Kto chciał, pojechał tam. Jak ja im to powiedziałem, to myślałem, że swoimi ładnie wymalowanymi paznokciami to mi oczy wydrapię. Bo jak ksiądz mnie, to ksiądz się nie zna. Nie wie. Właśnie. Ja nie wiem. Były na rekolekcjach u zakonnic
głos dojrzałości Boga nieba. A tu taka reakcja. Coś tu nie pasuje. Bracie i siostry, nie umiemy się bronić. Nie umiemy się bronić. Stajemy jako chrześcijanie i co? Jak coś, to przepraszamy, bo to w duchu miłosierdzia trzeba przeprosić. To krzyż ten Pański już muszę nieść i taki cierpiętniczy styl życia przyjmujemy. Przepraszamy nawet za pogodę, to dzisiaj proboszcz też będzie. Miałem się pomóc, no wiecie, nie mam znajomości, bo ten, patrzcie, słońce wychodzi. To jest kwestia wiary. Ale lepiej jak nie przeprosimy, to żeby się nie narażać. Tak to jest, bracie i siostry. My jako chrześcijanie przepraszamy za wszystko. Kiedyś tutaj w Białej Podlaskiej prowadziłem dzień skupienia dla liceum. Wieczorne rozmowy, tam były rozmowy o wierze. I chłopaki i dziewczyny, którzy chodzili do katolickiego liceum, mówię przy księdze, my się wstydzimy tego, że jesteśmy, że chodzimy do katolickiego liceum. Mówię, ale czego się wstydzicie? Bo mówi na nas katol. My się tego wstydzimy. Wstydzimy się przyznać do tego, że chodzę do katolickiego liceum. No. A popatrzcie, to też